Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, moi drodzy. Kontynuujemy kampanię naszą polską. Tutaj dwie tury widzę pozostały nam do naprawienia, cokolwiek to jest. Shidze Saule, nie wiem nawet jak to przeczytać. Dobrze, nasz dżentelmen, nie, to jest nasz agent, nasz dżentelmen zmierza, gdzie zmierza. Tutaj miałem kończyć turę, z tego co pamiętam, i też to sobie zróbmy. Przypominam też, że jeżeli seria wam się podoba, fajnie by było, gdybyście ją polubili, skomentowali i dali jakieś ciekawe propozycje, co robimy dalej. Będziemy przygotowywać armię i wojsko ogólnie do szturmu na Saksonię, a ich rekrutacja agenta na pomorzu. Czym ty jesteś, przyjacielu? Ty jesteś dżentelmenem. No to leć też tutaj, bo masz w sumie bliżej. Ty jako dżentelmen lecisz tutaj. Idealnie. I mogę zacząć badać coś w Magdeburgu. Podział pracy. Cywile. Dług publiczny czy klas... Dobra, pójdźmy w dług publiczny. Niech to mi się tutaj researchuje. Szczecin ma jakiś garnizon, chociaż nie sądzę, żeby potrzebował aż tak duży. Zaraz doślemy posiłki. Gdańsk ma słaby garnizon. Ty masz garnizon wręcz tragiczny, lecz werbujesz bardzo dużo piechoty liniowej. Ty też. Mamy 4000, może warto by było w coś zainwestować. Edukacja powszechna. Nie stosunki dyplomatyczne. Edukacja powszechna. Gdzie to jest? Tutaj. Czyli chciałbym, żeby Kraków jednak wybadał edukację powszechną. O Boże, to będzie trwało. Nie. Czyli Magdeburg, badaj to. Nie. Kraków, wybadaj mi dobrze. Formację rombu. Dobra. A Magdeburg, badaj mi to. Bo ty będziesz miał teraz dwóch dżentelmenów, więc powinieneś badać szybciej. To jest pan dżentelmen i ty będziesz leciał tutaj. Idealnie. W Brandenburgii możemy zacząć werbować i też to oczywiście uczynię. Mam 4000, więc logiczne po prostu, że nastawiam tutaj tonę piechoty liniowej. Na razie jeszcze nic nie rozbudowując. I tyle. Spłukajmy się z pieniążków. Nasze... no wszystko wygląda jak wygląda. Na razie jeszcze tego nie naprawiam, bo nie wiem kiedy, kto i co mnie napadnie. W Berlinie rekrutujemy oddziały, rekrutujemy to. W Szczecinie jest potężny garnizon, który zaraz zostanie zwolniony. Ale widzę z tego, że Szwecja dalej będzie chciała mnie tutaj poatakować. Muszę po prostu zostawić tu coś do obrony, do pilnowania po prostu. I zrobię to w następnej turze. Teraz sobie to przepuszczę, zobaczę co zrobi Saksonia. Mam nadzieję, że Węgier dalej pozostanie moim sojusznikiem. Prusy praktycznie zostały już unicestwione przeze mnie i przez Węgrów, czyli jest dobrze. Rosja mnie nienawidzi. Wy oblegacie Berlin armią, która nie powinna mi nic zrobić. Rekrutacja agenta. Gdzie? Tutaj. Dobrze, czyli ty jesteś szpiegiem. Ja bym szpiega posłał tutaj na terytorium rosyjskie. W Warszawie... no, werbunek idzie 2 na 10, bo nic nie zwerbowałem. Może teraz naprawię ciebie, bo się przydać. Ciebie, Gdańsku, nie ulepszę, bo potrzebuję edukacji powszechnej, którą badam. Dżentelmena sobie oczywiście dorzucę. Co to jest? Dżentelmen Polska. Lecisz przy... I tu dwóch dżentelmenów teraz bada dwie tury i da. Dobra. Brandenburgia jest pod oblężeniem. Saksonia ma bardzo mało wojsk, nie wiem co im po prostu odbiło, żeby mnie tutaj zaatakować. Wejmę sobie was, bo wy na pewno mi się przydacie przy ataku. Was wejmę tutaj, czy w Gdańsku mogę coś zwerbować? Dobra, to będę werbował powoli. Was dokładam tutaj. I ta potężna armia ruszy na południe. Nie wiem czy wygram z Saksonią, ale ustawię tutaj wojsko, żeby po prostu wiedzieli, że uwaga, tutaj stoją Polacy i tak dalej. Wejdźmy w stosunki dyplomatyczne i zobaczmy, z kim moglibyśmy pohandlować, z kim jeszcze nie handlujemy. Dobra, tutaj mamy wojny, tutaj jest to Francja, jestem jej obojętny po prostu. Zaproponuję sojusz, czy chcielibyście sojusz? Niestety nie chcesz ze mną sojuszu. Wielka Brytania, obojętność, wrogość. Węgry, co z Węgrami? Obojętność. Jestem ci Węgrzy obojętny, tak? Nie chcesz. Aha, rozumiem. Czyli wejdźmy w dyplomację. Może jednak ktoś by chciał tą wojnę zakończyć ze mną. Może chociaż... bardziej mi na Szwecji zależy, bo Saksonię to bardziej bym proponował tutaj jakoś inaczej załatwić. Dalej nie chcecie. Szwedzie. Pokój, sojusz, prawo przemarszu ci dam na maksa, płatność... nie, nic nie dam. Ani grosza. Dobra, Szwedzie, będzie cię trzeba kiedyś podbić. Dalej utrzymuje się oblężenie Berlina i niech się utrzymuje dalej. Muszę pamiętać, żeby Szczecin bronić. Francja, naprawdę wypowiedzieliście mi wojnę? Wy sobie ze mnie jaja robicie? Naprawdę, Francuzi, myślałem, że się dogadamy, myślałem, że będziemy sojusznikami, chociaż przez jakiś czas. A to jest niemożliwe, bo widzicie, że Polska jest teraz słaba.
Ja też to po części rozumiem. Jejku, jejku. Ciężko, ciężko. W Królewcu jest potężny garnizon, nie? W sumie nie werbujcie nic. Moi ludzie ucierpią, jeśli się tu zatrzymamy. Dobra. Mogę generała prosić? Nie mogę. Nie mamy pieniążków. To jest bardzo duży problem. Z Rosją nie mam wojny i mam nadzieję, że to się utrzyma jak najdłużej. Dobra. Wy... Co wy tu macie? Macie dużo dosyć dywizji. Kurka wodna. Wojna z Francją mi bardzo nie leży. I to naprawdę bardzo. Zrobię to tak, że zapiszę na PL. Zwycięstwo jest nasze. O! Straty poniosłem, no to muszę przyznać. Dosyć potężne. Jakbyś się przeorganizował w sumie? Saksonia ma chyba dosyć dobre wojsko z tego co widzę. To by ci bardzo mało ludzi zostało. Ale zaraz się to dorekrutuje. Mógłbyś w to uderzyć? Dobić to po prostu, dobić. Idealnie. Wasza dostojność. Dobra. I następna tura. Rozkazy. Ojejku. No powiem wam tak, będzie mega ciężko. Jeszcze Francja ze mną walczy, no to jest po prostu śmiechu warte. Czemu wszyscy tak tej Polski nie lubią? Nie wiem, czemu nikt nie chce ze mną podpisać sojuszu rekrutacji agenta. Oczywiście kolejny gentleman, no to tym razem cię wyślę już w stronę tutaj Krakowa. W stronę Warszawy, przepraszam, Krakowa. Co ja mam z tym Krakowem? Wy tracicie ludzi z jakiegoś powodu, bo jest prawdopodobnie dlatego, że jest zima. Trudno, będziecie musieli ich odzyskać. Mamy armię, mamy to. Dobra, weźmy was, prócz ciebie. Ustawmy cię tutaj, okej. Okay. Idealnie. Wasza dostojność. Weźmy ci, daj mi dwa razy piechotę. Dwa razy kawalerię, dajmy tobie ciebie. Milordzie, dajmy tobie piechotę liniową. Jeszcze trzy oddziały ci mogę dać, czyli dam ci to. A ty wracasz do Berlina. I będziesz tutaj sprawować po prostu służbę, że tak powiem. Mogę to naprawić i to też uczynię. Naprawmy po prostu poniszczone co po niektóre budynki, już miałem powiedzieć biedronki, nie wiem dlaczego. To mi to da, wielkie posiadłości, plus 100 do zamożności w regionie. To mogę wbudować. Sąd okręgowy, bierz. Dużo mnie to będzie kosztować, ale sądzę, że powinno być dobrze w taki sposób. I twoja potężna armia idzie oblegać to. Nie będę tego atakować, po prostu będę kontynuować oblężenie. I dyplomacja, no. Główne państwa, no, większość głównych państw tutaj jest dla mnie bardzo źle nastawiona, więc ja ci dam nawet stały przemarsz, stary, więc to trzeba to przyjąć. Dobrze, Francuz. W takim bądź razie, dobrze, że w Berlinie werbuje potężne jednostki, bo będziemy musieli udać się do Francji. Mam tylko nadzieję, że Turcy i Rosjanie nie wbiją mi noża w plecy. Dobra, tutaj jestem zaatakowany przez nich, mają raz, dwa, trzy, cztery oddziały, pięć oddziałów kawalerii. Ja mam tylko cztery, mam dwa działa, oni mają jedno, ale mają tonę tutaj motłochu i muszkieterów piechoty liniowej. Dobra, w takim bądź układzie stoczmy tą bitwę, starajmy się zadać jak największe obrażenia naszemu przeciwnikowi. I wtedy, panie Kościuszko, powinniście zdobyć Saksonię, tam powinien zostać jakikolwiek większy garnizon i wtedy jedynym moim wrogiem pozostaną Szwedzi i Francuzi, czyli wtedy powinienem być w stanie po prostu jakoś się utrzymać ekonomicznie i się zacząć rozwijać. Dobra, my stoimy tutaj, moi przeciwnicy stoją też tutaj. Miałem mieć cztery oddziały kawalerii. Dlaczego mam tutaj to? Dobra, sztab generalny, okej. Okay. Kawalerię mi tu cofnij. Czy mogę użyć terenu do obrony? No nie powiedziałbym. Chciałbym cię tutaj. Rozłożyć bym cię chciał, właśnie. Okej. Okay. Super. Rozpryskowe. Dobrze, to powinno być lepsze. Jeżeli o to chodzi. I na razie ustawimy się w ten sposób. Ustawimy taką drugą, takie długie trzy linie. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać.
Czy moje działa, gdzie mają zasięg? Nawet nie wiem, dokąd mają zasięg. Mógłbym walić? Prawdopodobnie nie. Dobra, zobaczmy, czego chce Saksonia. Co myśli, że osiągnie w tej walce? Wezmę sobie troszeczkę mikrofon. O właśnie, może mnie teraz będzie po prostu lepiej słychać. Zobaczymy, no. Ty masz Fire at Will po prostu. Musisz grzmocić. Na prawej, na lewej flance widzę dwa oddziały kawalerii. Czyli ja bym tutaj skupił moją całą kawalerię jednak. Tam też jest kawaleria. Więc z racji tego, że tu jest kawaleria, ja bym moje oddziały ustawił w ten sposób. Czy moje działa zaczęły strzelać? Jeszcze nie. Dlaczego? Nie macie zasięgu, czy o co chodzi? Proszę zaatakować tego pana. Czy strzelacie, czy nie? Patrz, oni strzelają, ale my nie możemy. Chyba coś robię źle. Powolnijmy prędkość. Zobaczmy, co tu się dzieje. Nie mogę pod piechotę podciągnąć, więc zrobię tak. Jeden oddział naprzeciwko ciebie. Drugi oddział naprzeciwko ciebie. Kościuszko z ekipą tutaj. Jesteśmy dobrze ustawieni. Tutaj kawaleria będzie szarżować, więc jestem raczej przygotowany. Dobra, nasi powinni strzelać. O, powinni się strzelać, tak mi się wydaje. Wróg blisko, panie! Grzmoć! Na co czekasz, człowieku? Halo? LOL? Coś tu się dzieje, czy... What the fuck? Bo nie rozumiem tego kompletnie. No ja tego nie mam zamiaru zaatakować. To musi się ruszyć. Piechota liniowa idzie, ale my jesteśmy w lepszej pozycji, bo my cały czas stoimy po prostu, nie? Czyli oni powinni podejść pierwsi i zebrać salwę za darmo. Chociaż widzę, że też bardzo, bardzo mocno tutaj bardzo fajnie podchodzą. Idą jednym takim jakby szykiem. Ustawiam się właśnie w ten sposób. Dobra, stop. I teraz zrobimy coś takiego. Kawaleria idzie? Nie. Huzarzy gotowi do walki, panie! Huzarzy gotowi do walki, panie! Dobra. Huzarzy! Do walki. Dobra, ty atakujesz ty. Dobra. Wbijać się. Dobra, nasza piechota liniowa walczy. Powinniście sobie dać panie, radę. Panie! Panie! Atakują naszego generała! Naszego generała nikt nie atakuje, to my atakujemy naszym generałem. Pamiętajcie o tym. Przeorganizować się, jeden oddział saksoński ucieka. Wbić się w drugi od razu. Super. Wbić się tu. Kawaleria się wbiła, walczymy dalej. Dobra. Kawaleria, kawaleria, kawaleria. Idealnie. Wbijać się tutaj. Utrzymać się za wszelką cenę. Co oni zrobili? Grzmocić. Dobra, jest dobrze na razie. Dobra, niech będzie. Powiedzmy, że niech będzie. To zostało rozbite całkowicie, więc panowie... Jest! Sztab generalski, ruszać! Świetnie. Prawie ich wystrzelałem. Idealnie. Wow! Zabiliśmy ich generała, jest. Panie! Teraz muszą ulec!
Mam nadzieję, że ulegną. Nie widzę innej opcji. To wszystko? Chyba po Saksonach już. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. To jest jedyna walcząca jednostka. Ruszać. Cała kawaleria. Dobra, już wiem, jak w tą grę będę grał. Już to wszystko rozumiem. Dawaj. Ludzie są zmęczeni, panie. Ja to rozumiem. Chcę chwilę odpocząć. Och. Powiem tak, już wiem, jak będę walczył. Wiem już, co robi szarża kawalerii, gdy wbija się w plecy w piechotę liniową. Już wiem, o co tutaj chodzi. Tą bitwę prawdopodobnie teraz rozegramy sobie zamaskowany agenta, okej? Okay, czyli ty jesteś kim? Saksońskim szpiegiem. Dobra, wy stoicie. Technologia i badania. Wy to macie zrobione, teraz badacie to idealnie. Czy w Warszawie to mogłem rozbudować? Mogłem. Super. Dużo pieniążków nie mam. Handel z Francją troszeczkę tutaj, no, zabolał. Mogę za to naprawić ciebie. Tutaj nie muszę nic naprawiać, więc jest idealnie. Werbujemy dalej piechotę. W Berlinie mamy dość pokaźny, dość potężny, nawet bym powiedział, garnizon. Tutaj mamy na Pomorzu garnizon prawdopodobnie większy niż mieliśmy, niż mamy w Warszawie, więc troszeczkę tą Warszawę trzeba podreperować. I teraz, moi drodzy, uderzamy automatycznie na Saksonię. To nie powinno być problemem. To jest właśnie, to była tylko formalność. I pokojowa okupacja. Trzymamy to. I zostajemy. Podatki będą płacone. Pokonaliśmy Saksonię. Mamy wojnę ze Szwecją. Trzeba by było naprawdę z tą Szwecję jakoś po prostu udobruchać. Bo ci Szwedzi... Przybierzeńcy, zobacz. Austria, Królestwo Sycylii, Neapol, Wielka Brytania, Rosja. Nie chcą. Wrogość. Czyli oni mi zaraz wypowiedzą wojnę. Gdzie ja znajdę sojusznika, co? Nie wiem, gdzie znajdę sojusznika. Mam nadzieję, że gdzieś go znajdę. Mam nadzieję, że Francuzi po prostu zmądrzeją i pozwolą mi uzyskać jakiś pokój czy coś takiego. No dobra, państwo nam się powiększa, zajęliśmy to. Lwów by trzeba było zająć, ale to jest austriackie i... Kurde. Węgry nie za bardzo tutaj, dwie prowincje. Może by tak uderzyć na Węgrów? Powiem wam tak, nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale... Ojejku, zapomniałem o tej potężnej mojej armii. To są idealne posiłki tam na granicę belgijską... Przepraszam, nie belgijsko, tylko duńsko-polsko-meklemburską, że tak powiem. Zaraz pójdziemy na... wiecie co? Zaraz pójdziemy na Szwecję prawdopodobnie. Nie mamy wyboru. Rekrutacja agenta. Czemu ja tylu tych agentów mam? Nie chcecie, nie potrzebujecie, ale w sumie cię wezmę, no bo mi się przydasz. Napraw. Saksonię mi napraw na początku. Ciebie, koszary. Napraw. Ciebie mi napraw. Ruscy stoją. Berlin się broni. Ma garnizon idealny. Mógłbym zwerbować dowódcę. Chyba mnie na to nie stać. Oczywiście, że nie. Zapomniałem o tym przed naprawami. A chociaż jakbym ciebie nie naprawiał, to ile bym miał? 1600. Czy Berlin może zwerbować dowódcę? Dalej nie może. 1700. Czy Saksonia jakby przestała się naprawiać, to czy Berlin mógłby zwerbować dowódcę? Berlin... Wawrzecki... Weźmy pana Dąbrowskiego, kawalerzysta, znakomity generał. Weźmy ciebie, wiesz. Wyglądasz mi na naprawdę mocnego gościa. Garnizon zostaje przesłany dalej. Na uzupełnienia. Mogę cię naprawić i to też zrobię. Ciebie nie mogę. Okej, czyli mamy tak. Mamy Saksonię, którą będę naprawiać. Mamy armię, która się regeneruje. Brakuje mi jednego oddziału piechoty liniowej. Za niedługo to zrobimy. Brakuje mi też, bo tak szczerze mówiąc, tutaj jeszcze jednej kawalerii. Jeszcze nawet dwa oddziały kawalerii. Bo kawaleria robi naprawdę zamęt od flanki. I to mi się bardzo podoba. Więc teraz cyknę sobie, które dalej. O kurczę, zapomniałem o tobie, ale w następnej turze teraz cię już wsadzę do tego i będziesz sobie tam badał. Idealnie, powiedzmy. Umowa handlowa z Austrią. Oczywiście, że tak, Austrio. Ja to nawet ci złożę kontrofertę. Nie, dobra, nie złożę. Ale mamy umowę handlową, Austriaku, handlujmy jak najwięcej. Naprawdę.
Najgorzej by było, jakby teraz Rosja wypowiedziała mi wojnę. Musiałbym się cały czas bronić, czego bym naprawdę nie chciał. Torbowano jednostki, dobrze. Armia. Tutaj musiałbym wzmocnić garnizon, ale tego nie chcę zrobić na razie. Chciałbym naprawić ciebie i tyle. Chyba już nic nie mam poniszczone. Jeżeli chodzi o technologię i badania, dalej badamy. Teraz badamy pobór powszechny. Formację rombu już mamy, czyli Magdeburg i Kraków sobie idealnie badają. Ile tu jest tych agentów? Tutaj jest gentleman, tutaj idź. Idealnie, powinno ci to jakoś pomóc, powiedzmy. Czy ty mógłbyś jakoś mocniej badać? Kraków? Dobra, rób to. Podział pracy może? Nie, zróbmy wojsko, lepsze będzie na razie wojsko. Okej, przyszykujmy armię na Szwecję. Francja tutaj w Hanowerze nie ma dużo jednostek. Nie chciałbym ich rozgniewać z drugiej strony. Bo wiem, że mogliby wystawić na pewno potężną armię, jeżeli o to chodzi. Północ jest kontrolowana przez Szkocję. Ciekawe. I myślałem, że to Francja, bo mają takie same kolory na mapie, ale no... Nie wiem. Z tego, co widzę, Szwedzi mają tylko Sztokholm. Okej. Przyjmijmy taktykę defensywną. Jeżeli twoja potężna armia uda się na północ, ty będziesz garnizonem Saksonii. Zaraz sobie tutaj dojdziesz. Czy mógłbym ci dorzucić, kurczę, coś? Co bym z tobą mógł wysłać? Na pewno nie tego generała, ale tak. Piechotę liniową z tobą wyślę na północ. Tak. Słucham, panie. Panie, to niemożliwe. Anuluj. Słucham, panie. Werbunek. Handlowiec. Okej, trzy tury. Mam 1500. Czy mógłbym to jakoś nadrobić? Trzy oddziały. To by była armia, która uderzyłaby na Szwedów. Ach, zapomniałem o tym dżentelmenie chyba. A nie, wsadziłem go, dobra. To by była armia, która by, kurczę... Która by poszła na Sztokholm. Czy ja bym był w stanie zdobyć rekrutację agenta? Znowu? Znowu dżentelmen? Panie? O kurka. Natychmiast. Ja bym z tobą zrobić tylu dżentelmenów, że... To ja pierdzielę. Wezmę cię tu. Jesteśmy gotowi. Zobaczmy, jak to wygląda. Ej. Let's see. Okej, czyli was na pewno przerzucę. Okej. Jeszcze jakieś rozkazy? Bardzo mnie to ciekawi, czy będę mógł po prostu portowo się tam przetransportować. No, Berlin jest teraz jednym z... moi drodzy, Berlin jest tutaj jednym z potężniejszych garnizonów, jakie będzie posiadać to miasto. Berlin będzie miał bardzo duży garnizon, bo gdy padnie Berlin, padnie Szczecin. I wiecie, o co chodzi. No, muszę po prostu to... Muszę się tym opiekować potężnie. Jak na przykład mam tutaj jednostki... Aha, czyli handlowca bym nie musiał werbować. Weźmy na przykład ciebie, nie? Bo jesteś potężny. I dajmy na to... Czemu mi nie popłyniesz? Jak to działa? Jak działa płyn... Czekaj. Dam ci stałe, daj mi na 5 tur. Sojuszu niebo, czujesz do mnie niechęć. Nie rozumiem... Dobra, czyli jednak popełniłem bardzo duży błąd. I będę musiał po prostu zrekrutować tutaj handlowca. Dobra, ja się z wami żegnam, przewinę te 3 tury. Widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego. Hejka!